Cześć, witam Was serdecznie z Too Good To Go. No i dzisiaj niespodzianka. Otóż okazuje się, że od dłuższego czasu na Too Good To Go w Bradford nie można naprawdę nic złapać. Nie wiem, czy się sklepy powoli z tego wycofują. Wcześniej można było złapać 3 do 5 nawet paczek w Aldiku, w Morrisonie, w wielu miejscach jeszcze innych. A teraz Aldik i Morrison od dłuższego czasu ma co najwyżej jedną paczkę. I to jeszcze pojawia się pod koniec dnia, naprawdę trzeba na nią polować, żeby cokolwiek złapać. Także już na razie chyba firmy po 3 paczki to już się skończyły. Ale dzisiaj zrobiłem taki challenge i wziąłem jedną paczkę z Morrisona Daily, czyli z tego małego Morrisona takiego osiedlowego, za 3,30. I jedną paczkę z Aldika też za 3,30. Także będzie taki Morrison versus kontra Aldi i zobaczymy, jak który sklep wypadnie lepiej po jednej paczce, no bo naprawdę ostatnio więcej się nie da po prostu wziąć, bo ich po prostu nie ma. Także zaczynamy. Idziemy najpierw do Morrisona po paczkę, później do Aldika, później rozpakowujemy w domu i zobaczymy, gdzie dostaliśmy lepsze paczki niespodzianki. Ojej, pamiętacie? Na samym początku prawie brałem z tego Morrisona Daily paczki 3 kiedyś i były całkiem fajne. Natomiast tu zobaczcie, dobrze Wam znany Aldi, który jak do tej pory zawsze wygrywał. No i ciekawe, czy wytrzyma rywalizację z małym Morrisonem, czyli paczka 1 za 1. Widzicie, znacie już tego Aldika, bo on był już kilka razy na filmach, bo zawsze warto było tutaj wziąć paczkę. No, to ciekawe, jak tu dzisiaj dadzą jedną paczkę. No słuchajcie, jestem z powrotem. No i dzisiaj rywalizacja Morrison kontra Aldi. Po jednej paczce, po 3,30 za sztukę, czyli razem wydałem 6,60 za te dwie paczki, ale chodzi o to, który z tych sklepów okazał się lepszy, skuteczniejszy i dał nam więcej tutaj pożytku, że tak powiem, za te 3 funty i 30 pensów. Zaczynamy od Morrisona, to jest Morrison Daily, to jest taki mały Morrison osiedlowy, bo Morrison to jest normalnie w Anglii, to jest supermarket ogromny, tak jak Tesco, a tutaj mogłem tylko dostać jedną paczkę w sklepie osiedlowym, także słuchajcie, dostałem 2 bukiety takich już lekko zdechłych kwiatów, ale jeszcze nie są w najgorszym stanie, tym bardziej, że one mają taką odżywkę specjalną. Także może jeszcze to z nich będzie, jak się je trochę przytnie, to może jeszcze będą z nich jakieś kwiatki. A więc mamy tak. Paczkę takich snacków, no chipsów w zasadzie. W Anglii to nie są chipsy. W Anglii to są crispy. Crisp to są po polsku chipsy, a chips po angielsku to są frytki. Także to są angielskie crispy. Bułeczki, ciabaty gotowe do jedzenia. Drugie też bułeczki ciabaty gotowe do jedzenia, czyli razem 4. Pork pies, czyli takie wieprzowina zapiekana w cieście w formie takich pajów. To jest ulubione angielskie danie, takie takie mięso zapiekane w takich pajach. I 2 bułeczki ciabaty. Ciabatas.
i kolejne dwie bułeczki ciabaty. To są takie zwykłe bułki, takie nawet dosyć dobre one są. Trochę przypominają polskie bułki. I jeszcze dwie bułeczki ciabaty. Tak się nazywają, ciabatas. I słuchajcie, jeden zestaw, 2, 4, 6 angielskich kiełbasek, ale takich naprawdę dobrych gatunkowo. Także to jest dobre, to jest bardzo fajne, bo można kupić takie naprawdę zmielone bez sensu mięso, jako angielskie kiełbaski, a te są naprawdę dobrej jakości. Dobra. Jeden chleb tostowy. I słuchajcie, dwa zestawy krumpetsów. To jest taki odpowiednik trochę deczko jakby nasze naleśniki, takie grube naleśniki, nie wiem jak to nazwać, bo konsystencja jest takiego grubego naleśnika, takie to jest, no takie, taka przegryzka. Dobra, i słuchajcie, tu mamy Morrisona, jak za 3 funty, to słuchajcie, to już po redukcji kosztuje 1,80 funta, a normalnie kosztuje 3,50. Taka jedna, taki jeden zestaw to jest cała ta paczka po normalnej cenie, 3,50. Także cała ta reszta tego wszystkiego, co tutaj jest, jest gratis w zasadzie, można powiedzieć. Wartość tego jest około 3, 4, 5, 6, 8, 10, jakieś 12 funtów mniej więcej. Około 12 funtów, może 13 nawet. No te kwiatki są w normalnej cenie, no są po 3,50, to są po 50 pi, bo one już są takie... Zobaczcie, cena 3,50. Normalna. Tych takich malutkich goździków. Także sporo kosztują, prawdę mówiąc. Dobra. A teraz jedziemy z Morrisonem. Więc Morrison też jedna paczka i też za 3,30. No i w Morrisonie. Aldiku. No więc mamy tradycyjnie zestaw sałat. Zestaw sałat. Tutaj mamy zestaw sałatkowy. Taki z sosikiem od razu, pomidorki pocięte, rukola, jakieś pomidorki koktajlowe, kawałek ogórka. No i taki zestaw sałatkowy. I słuchajcie, teraz Thai Green Chicken Curry, czyli chicken curry, czyli kurczak w curry i już ugotowany. To jest taki półprodukt, który jest prawie gotowy do jedzenia. Wystarczy tylko go włożyć do mikrofali i jest gotowy obiad. Jedliśmy to raz, jest bardzo dobre. To takie zestawy mamy dwa. Tego Thai Green. Thai, czyli tajskie to jest jedzenie. Tajlandzkie. Następnie mamy Satan Chicken. Azjatycki zestaw. Też taki półprodukt z ryżem gotowym. Następnie mamy kolejny zestaw. Piri Piri Chicken, bardzo fajny kurczak na ostro, bardzo pikantne przygotowane danie z sałatkami, z tymi nie z sałatkami, tylko z sosami i z brązowym ryżem, już też taki specjalnym sosie już przygotowanym. Kolejny zestaw sałatek, taki sam jak poprzedni, a położymy jeden na drugi, bo to jest to samo. Słuchajcie, kawałek wołowiny stekowej. Kawałek wołowiny stekowej. Także dosyć droga rzecz, prawdę mówiąc, bo to jest taka porządna wołowina. Z
stykowa wołowina jest bardzo droga. Następnie mamy Peri Peri Chicken, czyli kolejny kurczak na ostro. I na koniec mamy dwie pasty kanapkowe. Taki kurczak z majonezem, z czymś tam jeszcze, z jajeczkiem chyba. Także takie dwa zestawy. No i teraz wartość. Wartość Morrisona to jest Aldik. Morrison, a to jest Aldik w tą stronę. No więc jeden taki zestaw kosztuje 4 funty. 4, 8, 12, 20, 3, 25, około 25 funtów, a zapłaciliśmy 3,30 za to, co jest w tą stronę, bo ta wołowina też jest dosyć droga, mimo że to jest taki nieduży kawałek, ale to jest stekowa, więc to jest naprawdę drogie. Każdy z tych zestawów kosztuje minimum 4 funty, a zestawów mamy 1, 2, 3, 4, 5, 5 razy 4, 20, no to już widzicie, 20, 25, no nawet więcej by wyszło. Także w zasadzie nas tutaj tak, Morrison nas uraczył dużą ilością pieczywa, jedne te kiełbaski, jedne te paje, jakieś paska chipsów i to już. Chociaż i tak jest opłacalny ten zestaw tutaj, no ale Aldi po prostu pobił wszystkich na łopatki. Zostałem za dwa towaru na 20, około 25 funtów za 3,30, słuchajcie. To jest, no po prostu nie ma konkurencji do Aldika. Ale jak na jedną paczkę to naprawdę super rewelacyjnie wyszło. Napiszcie w komentarzu, co o tym myślicie, o takiej, powiedzmy, małej rywalizacji. Morrison kontra Aldi. Aldi pobił Morrisona, rozłożył na łopatki jak Louis Gołotę kiedyś. W 15 sekund. Także napiszcie, co o tym myślicie. Czy bylibyście zadowoleni, żeby za 6 funtów, 6,60, to tak jakby w Polsce za 6,60 złotego, powiedzmy, w przeliczeniu na zarobki na najniższą krajową, to czy bylibyście zadowoleni? I my jesteśmy bardzo zadowoleni, bo mamy aż 5 porcji obiadowych, do tego sałatki, do tego jeszcze właśnie do chleba coś, no a Morrison nam załatwił tutaj trochę pieczywa przy okazji. Także uzupełnili się, jeżeli chodzi o te towary, co bardzo fajnie w sumie wyszło. Także pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa, pa.